11 światów 2D, 11 śmiałków. W dzisiejszym odcinku zmierzy się w pojedynku o to, kto jest najlepszy. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. No więc siema, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer, a to jest kolejny materiał na moim kanale i już za chwilę startujemy, będziemy mieli 20 minut, słuchajcie, na światach 2D, żeby przygotować sobie ekwipunki. Następnie, między naszymi światami znikną bariery i będziemy toczyć pojedynek między sobą, także teraz już tylko czekamy, kiedy administrator zniknie barierę i rozpoczęliśmy, słuchajcie, więc dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer. Ja już wam powiem na starcie, że mieliśmy pewien fail, w wyniku którego rozpoczęliśmy to już drugi raz, ale witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i tak jak powiedziałem, słuchajcie, pracuję troszeczkę nad treścią materiałów, żebyśmy mieli różnorodne, powiedzmy, no, treści odcinków, tak? I dzisiaj zagraliśmy właśnie w świecie 2D. Naszedł mi ostatnio właśnie taki pomysł, żeby może troszeczkę powtórzyć tą formę z 2D. No i gramy sobie dzisiaj, jak wspomniałem, tak, że jest nas 11 zawodników, nawet nie 10. Mamy przyspieszony random tick speed i każdy z nas ma inny, słuchajcie, świat 2D. Co to oznacza? Każdy z nas wybierał przed samym startem, gdzie dokładnie będzie grał, na której linii. No i ja wybrałem sobie taką linię, chociaż z tego co widzę mam pewien problem, bo będę musiał się cofnąć prawdopodobnie do chatki wiedźmy, no i pozbierać sobie jedzonko. Ja bym prosił jeszcze oczywiście pana administratora o odpalenie potworów, ponieważ potwory mają być dzisiaj włączone. Ja w tym czasie jeszcze włączę sobie dzień. Jeśli odcinek wam się generalnie spodobał, możecie zostawić łapę w górę. Dobra, widzę, że już definitywnie muszę zawrócić się za siebie, bo raczej nie dam rady nigdzie tutaj zdobyć drewna, więc warto będzie pobiec na pewno do tego domu wiedźmy. Generalnie nie wszędzie są diamenty, nie wszędzie są też drzewa. Niektórzy mają takie sobie pałągi z drewna, żeby móc je w jakiś sposób pozyskać. No i tak jakby nikt nie miał, słuchajcie, wglądu w te czanki, poza mną, hehe. Nie, nawet ja do końca nie miałem, szczerze mówiąc, ponieważ czanki wklejał user. Ja tylko i wyłącznie tutaj je oblepiłem barierami jeszcze dookoła, ale ja pełnego wglądu tutaj nie miałem, więc sam nie wiem do końca, co gdzie jest. Nie wiem, czy mam diamenty, tak samo jak nie wiem, czy mam drewno, ale drewno mam w tej chatce, dlatego tam idę, bo akurat to było, słuchajcie, zabezpieczone. No i jeśli ktoś zginie przed startem, no to oczywiście odpada. Jeśli macie jakiś fajny pomysł na nagranie tego typu na przyszłość, to możecie napisać w komentarzu, moi drodzy, bo bardzo, ale to bardzo wasze zdanie jest w tym momencie ważne. Pamiętajcie o tym, że wasze zdanie jest bardzo ważne na tym kanale. Ja wam przypominam, że na tym kanale materiały pojawiają się co drugi, co trzeci dzień, no i będziemy testować sobie różne właśnie formaty takich rozgrywek teamowych, solowych i tak dalej. Jeśli chcielibyście dla mnie stworzyć mapę jakąś fajną, też możecie, zapraszam serdecznie do maila w opisie, tam możecie podsyłać wasze mapki. No i myślę, że wtedy moglibyśmy fajne naprawdę nagrania potworzyć razem sobie, moi drodzy. No ale na ten czas co? Ja muszę się skupić. Nie mamy też żadnych customowych craftingów poza szybszym przepalaniem i tak dalej. Jednakowoż to nam w żaden sposób nie pomoże. No już mamy pierwszego zawodnika, który odpadł, słuchajcie, z rywalizacji. Ja przypominam tylko, żeby odpalić jeszcze Fire Resistance i Night Vision dla naszych pozostałych zawodników, bo prawdopodobnie umarł właśnie przez niedopatrzenie admina. Ponieważ jak wspomniałem, mieliśmy pewien failowy start, słuchajcie, który nie istniał. Failowy start jest jakąś abominacją, która nie istniała. Okej, w każdym razie ja mam bagna, co mnie w sumie trochę smuci, bo gdyby to były całe bagienka, to mógłbym metodą grafowa, powiedzmy, polecieć tutaj. Swoją drogą myślę sobie o przyszłości, że o nagraniu czegoś takiego, ale w większej ilości graczy. I z tegoż powodu was bardzo serdecznie zapraszam, słuchajcie, na twitch.tv/cyferkowy, gdzie możecie wpaść, kurczę blade, no i zostawić followka, ponieważ tam są transmisje na żywo, jak teraz na przykład, kiedy nagrywamy właśnie takie odcinki. No i właśnie chciałem was serdecznie zaprosić, ponieważ w najbliższym czasie mam zamiar zwiększyć ilość gier teamowych, w wyniku czego będziecie mogli sobie na spokojnie razem z nami tutaj zagrać. A także dla wszystkich, którzy lubią UHC, zapraszam serdecznie na kanał Cyferkowy, czyli mój drugi kanał na YouTubie, gdzie obecnie codziennie pojawiają się jakieś szybkie, proste odcinki z minigier, z UHC i tak dalej. Także taka garść, powiedzmy, informacji. Ja co będę teraz robił? Teraz moją taką najważniejszą rzeczą w sumie będzie zrobienie sobie farmy, bo farma będzie czymś kompletnie tutaj potrzebnym. Z racji, że nie ma zbytnio zwierząt na tym świecie, więc ja sobie robię od razu motyczkę. Myślę, że zrobienie sobie jedzenia na samym starcie da mi dosyć dużą przewagę tutaj. Zrobię sobie też siekierę, gdybym spotkał jakieś potwory, bo jak wspomniałem, potwory są już włączone, więc musimy na siebie jak najbardziej uważać. No i niestety, słuchajcie, kasztan utonął, więc ma troszeczkę lipę, no ale to pewnie jest powód tego, że miał gorszy świat, szczerze mówiąc, bo on, z tego co pamiętam, miał chyba wodny świat. Akurat na wodnym świecie drewno jest pod wodą, więc miał dosyć mocną lipę, szczerze mówiąc. No ale trudno, jak odpadł, to odpadł. Ja teraz muszę poczekać, aż mi to wszystko wyrośnie. Z drugiej strony, tak sobie myślę, czy na przykład nie poniszczę sobie tutaj tych liści, bo w wyniku tego na przykład mogę zdobyć, słuchajcie, te, kurcze blade, sadzonki. Sadzonki teoretycznie da radę wyrosnąć przy użyciu bonmila, także cóż mogę powiedzieć, muszę sobie poczekać, aż mi to jedzenie wyrośnie i będę pewnie schodził już pod ziemię. Day
Giant Boy! Złapałem jabłko! Nie mogę uwierzyć po prostu w moje szczęście. Okej, drugie jabłko, zarąbiście, więc mam już jakieś jedzenie. Teoretycznie mogę sobie to pooszczędzać, żeby w razie czego tego nie służyć. Ja myślę jednakowo, że pokorzystam jeszcze z tej farmy, zanim będę schodził na dół. Przy okazji przypominam, żeby ustawić timer, drogi Adminiuniu. Tak 15 minut od teraz jeszcze powinniśmy mieć, z tego co mi się zdaje, na pozbieranie sobie przedmiotów. No i ważną rzeczą oczywiście będzie zejście pod ziemię. Jednakowo, zanim ja to zrobię, myślę, żeby pozbierać sobie jeszcze może troszeczkę drewna, bo drewno na pewno mi się przyda, a nie fajnie by było, jakby mi się czasami mogło skończyć po drodze, także no cóż mogę powiedzieć. Akurat ja mam farta, że mam tego drewna całkiem sporo na swojej wyspie, więc nie muszę aż tak go oszczędzać, będę mógł na spokojnie zainwestować sobie w jakieś tarcze i tak dalej, więc jest bardzo dobrze. Swoją drogą, jak wy byście to rozegrali, możecie mi napisać i który z tych czanków byście wybrali, czy to w sumie nie są czatki, tylko światy 2D, bo jestem ciekaw po prostu waszego zdania, moi drodzy. No i drzewo wyrosło, także jednakowoż może drzewo wyrosnąć też, z tego co widzę, bez Bonmila, z czego jestem szczerze mówiąc zaskoczony, więc bardzo dobrze, że tak powiem, bo będę mógł sobie tego posadzić. I jeszcze jest mała prośba do admina, żeby każdemu przez komendę GIF dać po jednej sadzonce. Taka szybka prośba ode mnie, skoro te drzewa wyrastają jednakowoż, żeby każdy miał, powiedzmy, równe szanse na zdobycie sobie jabłek. O ile ktoś ma tu w ogóle równe szanse, bo szczerze mówiąc nie powiedziałbym, że na tym świecie można mieć równe szanse, z racji, że każdy jakby biom wyróżnia się tutaj innymi cechami. Na ten czas idę robić, słuchajcie, schody na dół, bo przydałoby się pozbierać jakieś kurcze blade surowce, patrząc co tu ma sąsiad, to kurde ma fajne rzeczy w sumie. No i przydałoby się też pozbierać dużo bloków, bo przypominam, że po starcie znikają między nami bariery. Wtedy rozpoczyna się PvP, więc raczej czasu za dużo nie mamy. A przydałoby się w tym czasie co zebrać? Przydałoby się zebrać żelazo i w sumie węgiel, żeby przetopić sobie jak najszybciej. Okej, widzę, że ktoś ma fragmenty jaskini NPC-tów. Niesamowita sprawa, szczerze mówiąc. No, pełny zazdrości jestem, bo ja na razie znalazłem tylko bardzo dużo granitu, co mi tu w żaden sposób nie pomaga. No ale cóż, będę schodził dalej w dół. Być może uda mi się znaleźć jakieś żelazo jeszcze u siebie. Najfajniej by było, gdybym trafił żelazo, które byłoby dzielne na dwa bloki. No cóż powiem, nie mogę niestety na alcie wyjrzeć sobie za mój chunk, bo sprawa jest taka, że tutaj od razu, tu od razu są bariery, więc niestety nawet perspektyw nie działa, jak widzicie. Także te fajne patrzenie z lunara nawet mi nie pomoże tutaj w żaden sposób. Także ja muszę się w pełni tutaj skupić, co by tutaj ogarnąć. Generalnie powiem wam, że planowanych jest jeszcze parę innych nagrań, co mogę wam od razu zdradzić tutaj, ponieważ jest to jeden z filmów, który zapisałem sobie na liście must po prostu have do nagrania. Ja wam przypominam, że możecie proponować kolejne odcineczki na tym kanale, bo będziemy testować różne tutaj formaciki. Jeśli tęsknicie natomiast za formatami typu D-Wars, Ant-Wars czy coś tego rodzaju, te wszystkie takie proste, no to serdecznie wam mogę polecić po prostu kanał drugi, gdzie tam dalej pojawiają się treści tego typu. No i jeszcze mogę przypomnieć jedną rzecz, że tutaj, mówię, będziemy testować różne rzeczy. No i w zasadzie, kurczę, co? No to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak się trochę zapętliłem w tym gadaniu. Przepraszam, dawno nie nagrywałem. Żelazo! Jest i ono. Zarąb, kurde, biście. Dobra, jest żelazo i jest impreza, że tak powiem. Pierwsze moje żelazo da mi tarczę w sumie i siekierę. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tak, wystarczać mi będzie na siekierę i tarczę. Póki co nie będę tego zużywał. Idę natomiast na powierzchnię, żeby zrobić sobie jedzonko, moi drodzy. Wydaje mi się, że jedzonko będzie dzisiaj czymś, co też dużo będzie miało znaczenia, powiedzmy, przy graniu tutaj. Granie, powiem wam, że każdy chunk też jest z innego biomu jakby wklejony tutaj, więc nie każdy ma dosłownie to samo. Każdy gracz powinien mieć lekko, powiedzmy, inny swój teren i lekko inne rzeczy, które może znaleźć. No ja akurat miałem bagna, więc tak w sumie jest to trochę smutne, bo normalnie pewnie bym mógł tą metodą szukania diamentów znaleźć ich całkiem sporo, no ale że to jest świat 2D i z tego co wiem, to... No właśnie, nie jest na Z wklejone. Jakby było na Z wklejone, to mógłbym w teorii sobie wykorzystać wszystko tutaj, żeby użyć tej metody. No ale niestety, że tak powiem, unlucky. Jest glina, który niestety nie wykorzystał, bo diamenty byłyby parę kratek w tę stronę albo w tamte. Co prawdopodobnie nawet wskazuje, że ja mogę nie mieć żadnych diamentów na swojej wyspie, a właściwie na swoich 2D świecie. Więc powiem wam, że trochę to jest przykre akurat z mojej perspektywy. No ale cóż, unlucky, jak to się mówi. Dobra, jeszcze jedna rzecz generalnie wymaga wspomnienia, bo warto byłoby o tym wspomnieć, że mianowicie nie wszystkie czanki są wklejone równo. Jak widzicie, Y mam dosyć specyficzny, ponieważ jestem na poziomie 113. No i właśnie niektóre są wyżej, niektóre są niżej. Pode mną, by the way, jest tam gracz, więc dzień dobry, witam Mistera Steve'a, który jest, z tego co widzę, w garniturze, więc zazdroszczę, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, czy garnitur zazdroszczę. Jest złoto, Monka W. Czy ja chcę na pewno je teraz wydobywać? Nie jestem tego pewny, bo nie wiem, czy chcę marnować żelazo sobie
jakby na kilo w kurcze blade. Czy tego złota jest więcej? Nie, niestety jest go mało, więc co najwyżej dałoby mi to pewnie jakieś części zbroi, bo jabłek raczej bym sobie z tego nie zrobił w tym momencie. Jednakowoż w ogóle staram się opatentować jakiś sposób kopania, słuchajcie, na świecie 2D. No i póki co ogarnąłem, że w sumie taką bardziej efektywną metodą to jest po prostu kopanie się pod siebie, no tak shit Sherlock i kopanie na boki sobie w jedną i w drugą. To jest najbardziej według mnie profesjonalna metoda kopania. No i widzicie w sumie efekty od razu. Więc ja sobie pójdę tędy. Będę lukał, co tam nasz pan Stevens robi, który kurczę blady z tego co widzę, sobie tutaj ładnie kopie tunel przed siebie. No kurczę, powiem ci, nieźle mordo, nieźle. No ale cóż mogę powiedzieć, ja już mam kolejne żelazo. Jest to dla mnie na pewno rzecz dosyć fajna. Mam też gravel, który mi spadł na ryj, super, naprawdę, zarąbiście gravel. Czemu wszędzie musi być gravel? Na każdym świecie, na którym ja gram, muszę na niego trafić. Ale okej, ile mamy? 8 sztuk żelaza. Daj mi to szybkie przepalanie na pewno. Ja bym sobie jeszcze tutaj sprawdził w sumie i zszedł może nawet do bedroka na mojej wyspie. Tak, żeby przejrzeć, czy nie mam czasami gdzieś diamentów. Jakbym miał diamenty, byłoby w sumie super, bo zrobiłbym sobie na pewno jakiś mieczek. No, jak mówię, jest niestety na nie dosyć mała szansa. Nie ma co ukrywać, z racji, że mamy tylko i wyłącznie dwa kratki, w sumie światy 2D mamy tylko i wyłącznie. No ale cóż, może jakoś sobie z tym poradzimy. Moją propozycją, by the way, na przyszłość jest w sumie pojedynek drużyn 10-osobowych, słuchajcie. Takich powiedzmy 5-6 drużyn, które miałyby swoje dwa czanki, a następnie mogliby je rozbudowywać na bok jako jakąś formę bazy. Co o tym myślicie, możecie napisać w komentarzu. Ja przypominam, żebyście swoje propozycje raz jeszcze przypominam, bo tak powtarzam się po raz kolejny, proponowali w komentarzach, ponieważ wy macie wpływ na to, co pojawia się na tym kanale. No i będzie mi po prostu miło, jak zasugerujecie mi coś tutaj na najbliższy czas. Okej, ja sobie takie coś zrobię od razu. I w sumie na razie wy bombable, tak naprawdę. Z tą stronę nie ma co kopać w ogóle, bo to jest jedna kratka szerokości. I jest kolejne żelazo. Jak widzicie, no metoda po prostu the best. By the way, nasz sąsiad ma już, kurczę, tutaj bedrock. Ja nie wiem, czy nie mam go czasami gdzieś też jakoś niedaleko, bo z tego, co mi się wydaje, będę musiał się podkopać całkiem do góry. Tak, mam bedrock. No niestety surowce przy bedrocku występują dosyć rzadko, także chyba najlepszą metodą będzie po prostu wejście troszeczkę wyżej. Ale jakby mówię, to jest też celowy zabieg, który ma sprawić, żeby nikt z graczy do końca nie wiedział, gdzie może znaleźć swoje diamenty, tak? Bo mówię, różne wysokości tutaj są, więc trzeba by sobie samemu oszacować mniej więcej, gdzie się kopać. I kurczę blade, kolejne żelazo. Wydaje mi się, że ja się dzisiaj całkiem dobrze uzbroję. Jednakowoż przypominam, że naszym problemem będzie przede wszystkim Void, który bądź co bądź, no jest dużym problemem i raczej problemem dla każdego z nas tutaj. Także cóż mogę powiedzieć? Lepiej nie spadać. Okej, słuchajcie, generalnie ja myślę, że już zagłębiać się w podziemia za bardzo nie będę. Skorzystam natomiast z czasu, który mi pozostał, tego złota nie kopię, i postaram się w tym czasie na spokojnie wyfarmić sobie jeszcze więcej jedzenia. Myślę, że będzie to lepsza metoda, ponieważ starczy mi teraz na część seta nawet, więc to jest na pewno dobre. Myślę też, czy ja chcę na pewno robić sobie lepszą siekierę, bo w sumie kamienna niewiele różni się od żelaznej. Jedynie jedną chyba dziesiątą prędkości ataku tak naprawdę. Więc raczej nie jest to wartość, o którą bym zabiegał, że tak powiem. Nie robi mi to aż tak wielkiej różnicy, która by sprawiała, że mam super kolosalną przewagę. Jakąś tam oczywiście robi, ale myślę sobie, że lepiej będzie doinwestować po prostu żelazo sobie w lepsze uzbrojenie. Więc ja teraz na prędce przetopię sobie jeszcze 8 sztabek. No ale niestety muszę skorzystać z piecyka, bo nie starczyło mi tego żelaza. Na szczęście moje jest takie, że ja mam już gotową farmę, więc mogę wszystko szybko sobie tutaj zorganizować w ramach jedzenia, powiedzmy. Tutaj gdzieniegdzie nam latają papugi w ogóle, nie wiem co to znaczy, halo panie adminie. Ja się pytam normalnie, co te papugi tutaj robią. Jednakowoż, na ten sam czas ja muszę skupić się na tym, żeby zadbać sobie o odpowiednią ilość jedzenia. Bo wtedy po prostu na moją korzyść będzie to, że będzie czas upływał. Aha, bo tu dżungla była. Okej. Pytanie, czy komuś się zwierzęta jeszcze zrespiły, bo to jest dobre pytanie. Ja myślę, tak nawiasem mówiąc, że będę się w jedną ze stron tak naprawdę udawał tutaj mapy, bo siedzenie po tej stronie nie wiem, czy jest do końca dobre i bezpieczne, że tak powiem. Dobra, mogę na pewno porobić sobie tego seciora, co już sobie obiecałem, że go zrobię, bo zapewni mi to na pewno dużą obronność przed moimi przeciwnikami. Po drugie, warto będzie sobie skraftować chlebens, którego też będę mega potrzebował. I sobie szybko wyrzucę jeszcze kifola. W sumie zamienię sobie wszystkie narzędzia na nowe jakieś takie, wiecie co? Żeby nie marnować tych, które mam, a bardziej, żeby na pewno mi się nie skończyły w momencie, jak będę się bił z przeciwnikiem. Więc robimy sobie nową siekierę i nowy kilof. Tracimy jednego z graczy, więc Grzesiek, żegnamy cię bardzo z naszej rywalizacji. Ja robię w tym czasie sobie jeszcze buty, więc mam kurczę blade na sobie jak najwięcej rzeczy. Też mnie zastanawia, by the way, jak ten gracz zginął, bo w sumie to za bardzo nie ma możliwości zginąć w tej chwili. Chyba, że zginął z głodu. A to jest możliwe w sumie, w walce z mobem albo z głodu. Także no cóż, więc ja będę chyba zbierał całą swoją farmę. Poczekam tylko, aż wyrośnie jeszcze jej troszeczkę, żeby mieć na pewno jakieś zapasy jedzenia. No i będę się zbierał na drugi koniec mapy, tak żeby się zabezpieczyć przed tym wszystkim.
Dzień dobry, panie kocie. Witam pana bardzo serdecznie w każdym razie. Ja zniszczę sobie jeszcze te liście, bo może mi wypaść jakieś jabłko. Mamy zawodnika Tehiro obok siebie i no my ta, kurczę blade. Nie powiem, że to są dobrzy sąsiedzi, szczerze mówiąc. Troszeczkę bym się ich tutaj bał pewnie. Zaraz jak opadną ściany, to się w ogóle będę ich bał. No i mamy drugą stronę mapy. Nie wygląda to za ciekawie, szczerze mówiąc, bo też tu są bagna i zresztą tu jest, kurczę, chlocek gliny. Także tak, zdecydowanie na moim świecie ja nie jestem w stanie, słuchajcie, znaleźć niestety żadnych diamentów. No, przypał. Bagna są przypałem akurat w sumie w tej minigrze, god damn, coś mi na język padło, czekajcie, przestawię sobie klawiaturę, okej. Więc wiecie co, jak sobie myślę, tu jest Tehiro, to w sumie może jednak pójdę w drugą stronę, bo to nie jest, kurczę blade, chyba za dobra metoda, żeby przy nim stać, kiedy border opadnie. Ej, zazdroszczę. Szczerze mówiąc, zazdroszczę wery bardzo. Nie, ktoś ma krowę. Jakbym miał krowę i miał diamenty i miał obsydian, w sumie dużo warunków, no to bym był w stanie zrobić sobie, kurczę, na spokojnie enchant. No ale niestety, jak to mówi stare polskie powiedzenie, unlucky. Czy jakoś tak. Okej, że tak powiem, niebezpiecznych rywali na pewno mi tutaj nie brakuje, więc muszę na siebie bacznie uważać. Myślę sobie, w którą stronę by pójść. Chyba już wiem, tak szczerze mówiąc. Czekam, ponieważ już powinno wszystko startować. Za chwilę powinno zniknąć bariery, ponieważ znikły już nam efekty. Niestety ktoś, widzę, Game Rulem zatrzymał dzień, bo miała być tak przy okazji noc sobie dzisiaj. No ale trudno, że tak powiem. By the way, jeśli chcielibyście jeszcze jakiś odcinek tego typu, możecie napisać w komentarzach, moi drodzy. Bo myślałem nad czymś takim samym, tylko w tym, żeby połączyć różne, słuchajcie, fragmenty różnych biomów i zrobić z tego taką wielką jedną mapę jednolitą dla wszystkich graczy. Okej, wystartowaliśmy w takim razie, więc zaczynamy sobie na prędce, tutaj będę szedł w jedną ze stron. Tam widziałem jakiegoś Mistera Stevensa, więc ja bym sobie może zaczął, wiecie co, od pójścia w jedną ze stron tak naprawdę. Do Overworlda proszę nie ruszać, żeby nikt tam czasami nie poszedł, bo byłoby to bardzo nietrafne. I tak prosiłbym o włączenie Fall Damage'a, tak żebyśmy każdy z nas musiał się wystrzegać tutaj obrażeń od upadku, które myślę, że są dosyć ważnym elementem, szczerze, grania w Minecrafta. Okej! Mister Kuba, kurczę blade, został pokonany. Super! Dobra, zebrane itemy Kuby. Zarąbiście. Dobra, co ty miałeś? Miałeś jedną ważną rzecz, której ja na pewno będę chciał wykorzystać. To już mam. I to sobie na pewno zamienię miejscami. Okej. Jedzenia niestety ty, biedaku, nie miałeś. Za to Tehiro mi, kurczę blade, tutaj uciekł. Więc ja może jeszcze spojrzę, czy czasami Nomyta nie ma na tym pasku jego. Za niedługo też powinien ruszać border, słuchajcie. My teraz musimy uważać, bo przede wszystkim naszym problemem może być głód, który jak zapewne wiecie, będzie bił nam damage, jeśli za bardzo zgłodniejemy. Z drugiej strony musimy uważać, żeby nie spać w głupi sposób, więc można zrobić też tak po prostu. I to choć trochę mnie będzie ratować, w razie czego jak spadnę w tym miejscu. No ale co, muszę się rozglądać, gdzie są pozostali rywale, bo zostało nas w dalszym ciągu 8, co nie jest wcale małą liczbą. Okej, namierzyłem kolejnego rywala, Mr. Nomyt. Czemu ja ten Mr. dodaję? To znaczy pan Nomyt, okej, może być, w sumie to jest taki grzecznościowy sposób wysławiania się. Gdybym tylko umiał Speed Breeze'a, bym na pewno go robił, ale że nie umiem, to nie robię. Okej, gdzie ty jesteś? Jesteś tutaj, aha. Dobra, sytuacja jest taka, że jestem trochę za wysoko, żeby skakać na ciebie, bo mógłbym za duży fall damage zerwać, ale myślę, że już tutaj mogę na spokojnie sobie skorzystać. Jak to wygląda? Widzę, że tutaj pogoń za Tehiro była. No, na pewno naszym niebezpieczeństwem jest to, że gracz może w dowolnym momencie na nas skoczyć i zrzucić nas voida. Okej. Dobra. Dobra, no, myt, kurczę blade, ja to muszę rozegrać całkiem dobrze. Okej. Jakoś mi to wyszło. Nomyt nie żyje. Zginął od upadku prawdopodobnie. Dobra, ktoś na mnie biegnie. To jest chyba jakiś Stevens, okej. Dobra, cyk. Stevek, który bije się 1-8. Nara. Come on. No nie, no nie. Sytuacja nie zamiła. Au, damn, sam zginąłem w ogniu. Co się dzieje, moi drodzy? No dobrze. Ja w takim razie tepam się do Tehiro. Oddać mu jego przedmioty, więc dzień dobry, Tehiro. To wszystko jest twoje, więc ja tu winszuję bardzo. Nie chcesz? Nie no, mordo, bierz. Wygrałeś, to ci się po prostu ustawowo należy w tym momencie. Ja jednak już przechodzę na spektatora, ponieważ za 2 minuty rusza border. Nie będę mógł, słuchajcie, ocenić, kto tutaj zwyciężył. By the way, możecie powiedzieć, słuchajcie, w tym momencie, który z tych czanków byście po prostu wybrali na start sobie. To był generalnie start kasztana, więc trochę niefortunnie, że tak powiem. Chociaż miał tam jakiś, powiedzmy, potencjał w tym wszystkim. No ale cóż powiem, no, sadg w każdym razie, że kasztan odpadł. Ja za to będę patrzył, gdzie tutaj są pozostali gracze, bo bardzo mnie ciekawi. Dobra, do Freako nie mogę się tepnąć. Tehiro lata sobie w górach, jakąś dziwną przycinkę miałem. I kolejny gracz jest już tutaj kawałek stąd. Okej, okay. I to jest Freako. Dziwne, bo do pierwszego gracza nie mogę się tepać. Kubos i Freako, z tego co widzę, nawiązują między sobą walkę. Folik w dalszym ciągu tutaj bezpiecznie przemieszcza się po swoim świecie 2D. No cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, sytuacja, powiem wam, dosyć ciekawa.
Okej, powiem wam, sytuacja jest dosyć niebezpieczna, ponieważ Folik został zaskoczony kompletnie przez Friko. I w ten sposób Friko wchodzi do top 3 naszych zawodników, top 3 Polaków. To nawet nie są, nie, w zasadzie to są Polacy prawdopodobnie. No ale powiem wam tak, ścisły finał się tutaj rozpoczął. Ja jestem ciekaw sam, kto tutaj z obecnych graczy zwycięży wszystko. Obaj, z tego co widzę, popisują się bardzo good bridge'em swoim. No, jeden buduje szybciej od drugiego. Ja oczywiście już uruchamiam World Border, który powolutku będzie sobie tutaj zmierzał ku środkowi. Znaczy powolutku to jest dużo powiedziane, no będzie dosyć szybko zapieprzał. Przypominam, że środek jest gdzieś mniej więcej tutaj, więc polecam patrzeć, jak idzie border, moi drodzy. Jednakowoż gracze zmierzają wszyscy ku jednej stronie tak naprawdę, więc powiem wam, że to jest dosyć ciekawe. W tym momencie Kubo zaskoczył Friko, Friko spada! Wiadro uratowało mu życie, proszę państwa, niesamowita sytuacja. Podbudowany, wiadro kurde walnięte, więc gratulujemy przeżycia. Jednakowoż teraz jego problem może być border, który naprawdę zasuwa i za chwilę powinien być w jego niedalekiej okolicy w każdym razie. Jak wygląda sytuacja Tehiro? Tehiro całkiem bezpiecznie się trzyma, Kubos natomiast obserwuje wszystko z góry. Okej, mamy pojedynek między Tehiro a Kubosem. Tutaj Kubos ładnie zakrył się cobblestone'em, który uratował mu na pewno życie. Co z tego wyjdzie, słuchajcie? Friko buduje się długo do graczy. W tym czasie user doszkala się w budowaniu bridge'ów. God damn, moderator nie przeszkadza graczom. No ale co? Kto zwycięży? Tego tak naprawdę nie wiemy. Border jest coraz mniejszy, skurczy się aż do 10 kratek. Także nasi gracze, cóż mogę powiedzieć, walczą dosłownie w strefie, słuchajcie. No, z tego co widzę, nawet jeden z zawodników próbował moderatora bić. No, proszę nie bić moderatorów. Oni są naprawdę niedożywieni ostatnio, więc naprawdę proszę im nie utrudniać życia. W tym momencie jakoś Kubos zachował bardzo nieostrożnie się wobec Tehiro, który zleciał w Wojda, ale złapał się wody. Czy Tehiro przeżyje? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba spada dalej do Wojda. No i na to wygląda, że to jest koniec Tehiro. Tak, Tehiro odpadł niestety, moi drodzy. Został tylko wyłącznie Friko i Kubos, których bardzo proszę o walkę między sobą, moi drodzy. Za chwilę prawdopodobnie dalej zostanie uruchomiony border, który tutaj będzie troszeczkę przeszkadzał. Tak nawiasem mówiąc, chciałbym, żeby w Minecrafcie border mógł sobie powoli przechodzić na bok, szczerze mówiąc. Żałuję, że nie dali takiej opcji, tylko może się kurczyć i rosnąć w takim, powiedzmy, powolnym tempie. Z tego co widzę, Friko nie widzi przeciwnika prawdopodobnie. Więc jak to tutaj będzie wyglądało? Co tu zostanie rozegrane, słuchajcie? Który z nich zwycięży? Obstawiajcie w komentarzu. Szczerze mówiąc, Higher Ground łatwo bardzo stracić. Z drugiej strony Higher Ground jest bardzo niebezpieczny, ponieważ mamy obrażenie od upadku. No i Kubos zleciał! Wpadł do wody! Na szczęście ma wodę po tej stronie. Cóż powiem, jakbym uruchomił border, w tym momencie byłoby to dla niego naprawdę bardzo niefortunne. Friko chciał mu odciąć wodę, ale niestety zaczął mu pomagać w ten sposób, bo tak naprawdę rozlał jej jeszcze więcej. Kubos tworzył sobie już most, na którym może przetrwać i prawdopodobnie będzie chciał gdzieś tutaj wkopać. Jednakowoż nie! Kubos płynie do góry, woda niestety znikła pod nim. No powiem tak, przypałowo Friko masz w tym momencie. Który z nich wygra? Ja tego szczerze mówiąc nie wiem. Jestem naprawdę, zastanawiam się nad tym. Myślę też, czy nie uruchamiać już bordera ponownie. No ale raczej nie. Raczej zostawię im sytuację, żeby między sobą to rozegrali. Ja panowie proszę tylko, żebyście toczyli tutaj pojedynek dalej. Okej, okay, to jest bardzo close, muszę powiedzieć. Ja myślę, że World Border, set 1 w czasie 100, może ich jakoś tutaj zachęcić do rozgrywki w dalszym ciągu. No i Friko wypadł! Wpadł do Wojda, moi drodzy! Gratuluję Kubosowi wygrania dzisiejszego odcinka. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie o łapce, subie, no i wpadnięciu na pozostałe social media. Do zobaczenia w kolejnym materiale już niebawem. Żegnam się z wami. Cześć!